Liofilizowane się nie nadają kompletnie na nagrodę. I będziecie myśleli w swoich umysłach, czymże jest nagroda dla psa. Czy możesz odejść od nagród, tak jak ode mnie odbierają pieski ze szkolenia, po dwóch miesiącach? I go tutaj masujemy, albo klepiemy, też, o tutaj gdzieś. Wchodzi w tak zwane. No, jakby ustabilizowanie, no nie chcę tego nazwać uzależnienie, że przyjemne jest zrobić zgubę. I nie za każdym razem dostanie tą nagrodę, ale poklepanie, synchronizowanie. Przy łóżku poklepanie. Waruj. Bää. Schodź z nagród. Schodź z nagród. Kochani, witam serdecznie w naszej odsłonie, następnej i w naszym następnym odcinku. Proszę Państwa, nawiązując do tego, że często pytacie my, na, nas, e, mnie szczególnie, czy magia smaczków, czyli nagrody, to jest jakaś wielka magia życiowa? Nie! Tu nie ma żadnej magii. Tu jest po prostu skorelowanie albo zintegrowanie się na podstawie zmysłu smakowego ze swoim zwierzakiem. I konik lubi cukier, jak to się mówi, albo marchewkę. Osioł chodzi za marchewką, prawda? Sokół też za nagrodę pracuje. Pies też. A my ludzie też, tylko że dla nas nagrodą to jest banknot. Ale wracając do tego, co tu chodzi o pieski, tylko i wyłącznie. Proszę Państwa, nie ma żadnych czarów, w sprawie pod tytułem Panie Jacku, ale jakie pan stosuje smaczki? No się raz zaśmiałem w odcinku, że skrzydełka od kaczki. No bo przecież nie ma najmniejszego znaczenia. Oczywiście sugeruję, że tak. Po pierwsze, liofilizowane się nie nadają kompletnie na nagrodę. Bo to tak jakbyście chcieli wypić pyszny barszczyk czerwony. Ale nie od babci, tylko z torebeczki. Co będzie lepsze? Od babuszki, na kacz, z kacz, z kurczaczka prawda, dom, domowego, barszczyk czerwony, czy z... instant. No chyba sprawa jest prosta. Liofilizowane, czyli suszone. One są wygodne dla Was oczywiście. Nie brudzą kieszonki, nie brudzą dłońki, nie brudzą paluszka, paluszek, paluszków. Ale pies... To traktuje jak instant. Jedyne co jest dobre suszonego, moim zdaniem, to kilka wędlin na świecie robionych i kiełbasa myśliwska suszona. Inne rzeczy suszone dla psa są słabe. A już nawać nagrodę, w nagrodę psu, tą samą karmę, którą dajecie do miski, czyli dajmy na to jakieś firmy, mm, bardzo droga karma. 200 złotych worek. I on dostaje to codziennie na obiad o kolacji, a nawet częściej. I wy bierzecie to potem, dajecie mu w nagrodę. Mm. No przecież to jest bzdura. To jest bzdura totalna. To nie jest żadna wtedy smaczek i nagroda. Druga rzecz. Co ja daję? Panie Jacku, co pan daje w nagrody? To, co mi czasami w łapy wpadnie. Jak miałem dostawcę od żółtego sera, to dawałem żółty ser za, za, za nieduże pieniądze, bo mogłem to mieć. Jak kurczę coś, to kupię normalną karmę dla psów, z balotów takich, też pokroi się i się da. Czasami, jak się okaże, że mi coś zamarzło latem, jakieś jedzonko dla psów, nagrody, bo ja to nie nazywam smaczki, to. Szybciutko wezmę jakiejś, no niestety, wędliniarskiej, normalnej, sklepowej parówki kupię, żeby na szybko było. Ale nie stosuję parówek non-stop i dożywotnie. Proszę Państwa, można czasami, że tak powiem, zjeść coś niezdrowego. Na przykład ja jakiegoś hamburgera firmy. Mm, Wiem, że to jest dla mnie tłucizna. Mm, ale jak mnie zajdzie ochota, to se zjem takiego. Fajne sosy tam mają notabene. Ale nie jem tego codziennie. Więc jak pies jednego dnia awaryjnie pożre paróweczkę, bo żeście się spóźnili z czymś tam albo coś, a smakuje mu, bo będzie smakowała, to, to dajcie. Ale naprawdę siła nie jest w tej toreberce i w tych nagrodach. Siła jest gdzie indziej. Siła jest w tym, żeby tu mózgowo Dojść do zwierzaka, i żeby mu się chciało chcieć, i żeby mu się chciało smakować, i żeby to było podane tak, że on się jest usatysfakcjonowany. Natomiast jeżeli będziecie kupowali wołowinkę albo zadnią cielęcinkę i będziecie myśleli w swoich umysłach, nie nazwę ich jak, że piesek od razu będzie re reformowany i będzie Was kochał do końca życia i będzie tak się słuchał, że szok, to jesteście, jak to mówił, mówił mój kolega muzyk, w głębokim błędzie albo w mylnym błędzie. Od jakiego wieku te smaczki stosować? Yy, no nie, no metoda nagród, jak się odbierze szczeniaka z hodowli, no to już też do mordki coś fajnemu, fajnego temu pieskowi, żeby go uwarunkowywać, że to jest fajna współpraca z człowiekiem. To tak jak i dziecku dać cukierka, jak to się mówi. A do jakiego wieku? Na to też nie ma jednej, absolutnie jednej zasady. Dlaczego? A dlatego, że to jest tak: rasa, osobnik, rodzina, yy Ilość wyjść w teren z psem, ale zaproszę Cię teraz z tym materiałem, w sensie tutaj z kamerką. Chodźcie, coś Wam pokażę, kochani. Specjalnie przyszedłem tutaj do, do remontu i powiedzieć Wam, czymże jest nagroda dla psa. Nagroda dla młodego pieska, gdzie się buduje jego budynek, jego życia. On musi się mentalnie rozbudowywać. Nagroda dla pieska to jest spoiwo, jak tutaj, to coś, to jest zaprawa murarska, taki klej. I on skleił to wszystko i dlatego to tu stoi. Gdyby to postawić bez tego sklejenia, czyli przeszkolić psa bez nagród, to w tym momencie ten budynek jest wachliwy. Czy on by stał ten mur? Podejrzewam, że nikt by tego nie zaakceptował. Żaden odbiór, prawda, budowlany albo coś tam. Nagroda jest tylko po to, żeby to skleić. A potem przecież już ja nie przychodzę do tego budynku i nie, nie wkładam tej zaprawy. Zaschło, wyschło, ustabilizowało się. Mur się ustabilizował. Nagrody daje się mniej więcej tak do jakiegoś czwartego, piątego miesiąca życia. Ale też w zależności od rasy, od rodziny. Miesiąta, miesiąca życia? Tak. A, przepraszam. Yy, po szkoleniu mówię. No, no, cztery miesiące po szkoleniu, dajmy na to, prawda? No, pięć to już maks. Ale w zależności od tego, ile czasu ktoś poświęca temu pieskowi czas. Jeżeli chłopie i kobieto, pracujesz w korpo, i w tym momencie, i ty w tym momencie. Wracasz do domu, zwłaszcza zimą, wracasz zimą, kiedy wychodzisz o 6 rano do korpo i wracasz o 16 z korpo, no to jednak daj temu psu tą nagrodę, że czekał tyle czasu. Wszystko ma swoje czynniki, trzeba wziąć to wszystko na intuicję również i na logikę, drodzy państwo. Jeżeli natomiast pracujesz w wolnym zawodzie i możesz na przykład poświęcić całorocznie swojemu psu, Pięć dni w tygodniu. Pięć dni w tygodniu, bo sobota niedziela wyjechałeś do mamy Taty albo gdzieś i nie masz czasu. To w tym momencie możesz odejść od nagród, tak jak ode mnie odbierają pieski ze szkolenia po dwóch miesiącach. Powolutku, systematycznie, powolutku, a pokażemy Wam zaraz y, y, na piesku, jak to robić. Tak? Tak. Czy to jest jasne? I w tym materiale. Proszę Państwa, musimy zrobić kontynuację. Co z tymi nagrodami? Jak powiedziałem wcześniej, ja dzisiaj też miałem awarię lodówki, zepsuły się nagrody, więc mam parówki. Chociaż nie polecam, ale muszę coś zrobić, bo nie mam na tej wsi czego innego załatwić. I tu co najważniejsze, Mateusz fajnie poruszył temat, jak odchodzić od nagród. Zaprezentujemy Państwu psa, który jest już naszym stałym aktorem, jak odchodzić od nagród i w jaki sposób. I zapraszam Państwa do materiału. Pytanie, po co odchodzić od nagród? No bo przecież nie można całe życie z nagrodami. Jest zamiennik. Może pokażę to na psie, tylko przypomnij mi to pytanie w terenie. Dobrze? Dobra, zapraszam. Ja mu zdejmę ten teletakt, ale on nie jest założony dlatego, że on jest niegrzeczny. Tylko, że antyszczek, skórczy byk tak czasami szczeka, że po prostu szlak mnie trafia. No ale to już inna sprawa. Zaprzód, naprzód. Proszę Państwa, to już jest oczywiście rezydent, który u mnie jest dłuższy czas, jak Państwo wiecie. Poznajecie ci, co oglądają naprawdę uczciwie i szczerze. Zobaczcie, zrobimy teraz tak, jak odchodzić od nagród. Najpierw pies przyjdzie do mnie. Ważę kupę, nie, dobrze. Dam mu jeszcze tą nagrodę, żebyście wiedzieli. Tak, nagroda, dobrze. Ale teraz już od tej pory waruj, nie dam nagrody, bo on tak i tak wie, że będzie bardzo fajna rzecz. Czy dałbym mu teraz nagrodę w jego wieku za to, że czekał? Już jemu nie. Siad. Poklepanko. Dobry pies. Aport. Puść. Teraz mu dam, ale tylko raz. A teraz waruj za darmo. Nie za każdym razem dostanie nagrodę. Dam mu nagrodę za to, że czekam. Dobry pies. Siedem. Siad. Abrnut. Już nie daje nagrody za każdą funkcję. Za każdą funkcję już nie. Nie wolno nagród skończyć tak, jak mieczem bym powiedział odciąć głowę. Puść. Dobrze. Teraz dostał nagrodę. Ale teraz już nie dostanie nagrody. Spokojnie. Siadź. Na przód biegaj. Dobrze. Chodzi o to, żeby odchodząc od nagród, Mateusz mnie zapytał, dlaczego do, całe życie nie można być psem na nagrodach. No, no jak ten myśliwy by mógł pojechać na prawdziwe polowanie, i tak, tu lornetka, tu broń na pasku, tu jakiś ewentualnie osprzęt i jeszcze torebeczka z nagrodami. No bez sensu, to się nie trzyma kupy, ale jak jeszcze zrobić, żeby to ładnie przeprowadzić. Ja go teraz zawołam z nagrodą, uwaga drodzy Państwo, uwaga, mu się gwizdek gdzieś zaczepił, to go wezmę bez gwizda. Uh, akurat się kujdzie. Zobaczcie. Dostanie nagrodę i zrobimy coś takiego. Dobry pies, czyli do ucha, do mózgu przychodzi informacja: dobry pies. I go tutaj masujemy, albo klepiemy też. O tutaj gdzieś. I on wie, że kiedy posmakował. Ja Wam jeszcze raz to pokażę smak, zrozumienie smaku ucha i słowa człowieka dobry a ja mam hej, waruj uderzył mnie w palec ten, wiecie co mam po lince, dobra, okej okay. chodź, waruj dobry pies. siad dobrze Spokojnie. Dobry pies. I go tu gładzimy, i w tym momencie waruj powstaje związek przyczynowo-skutkowy po tym, przy tym, że on to masowanie i poklepanie będzie traktował razem ze smakiem. Kubkami, kubkami smakowymi. I można to załatwić na tej zasadzie, jak potem mu tylko powiesz, według Pawłowa, i to jest słuszne, powiesz mu dobry pies, siadł, dobry pies, aport. O, ma teraz trudny temat. Pokrzywy poleciało, No niech ma. Jest skojarzenie, jeżeli coś zrobisz tysiąc razy, kogoś też po. Nie wiem, za rękę powiedz, fajny, jesteś, fajny jesteś, to masz skojarzenie, że e, ten ktoś czuje się do, doceniony. Jakby w mózgu jest, oto Mateuszu, może mi się przyda to powiedzieć, jak się to przypomnę, bo jestem cały czas w akcji. Puść naprzód biegaj. Tu prowadzę psa, a tu muszę jeszcze się... Proszę Państwa, wy jakby to... Hmm, e, przed kamerą. Dla Was, żeby dać Wam informację, muszę się wysilać. Ja nie prowadzę sobie teraz pieseczka tak spontanicznie, tylko prowadzę psa i jeszcze muszę Wam zastanowić się, jak przekazać, co wiedzę. W związku z powyższym staram się jak najbardziej. Proszę państwa, Każdy Państwu, jak się byście zorientowali, powie, fachowiec, Powie, że e, i u pana Mateusza, i u mnie, i u pani Kasi, i u pani Martgleny, i u kogoś innego, i pana Andrzeja jest coś takiego jak ośrodkowy m, m, w mózgu. M, to się nazywa. E, jest tak zwany ośrodek, panie Mateuszu, drodzy państwo: Ośrodek nagrody. Na przykład Pan, który zapali papierosa, to w ośrodku nagrody mózg raduje się, stąd są również, również takie jakby uzależnienie. No właśnie, uzależnienie. Jeżeli my u psa wykonamy taki ośrodek, wykorzystamy ten ośrodek nagrody, to za młodu jak to zrobimy, to on w tym momencie Wchodzi w tak zwane no jakby ustabilizowanie. no Nie chcę tego nazwać uzależnienie, choć jest to bardzo bliskie. Jak go uzależnimy od tego? Że to jest przyjemne. Że przyjemne jest zaportować. Że przyjemne jest zrobić zgubę. Bo go uzależniłem od tego na podstawie nagrody. Ale to jest bardzo. Piękne uzależnienie. To tak jak się uzależni artysta od malarstwa, rzeźbiarz od rzeźby, tudzież się uzależni od sokolnik od sokolnictwa, bo tak jest to prawo i tak to jest. To jest bezpieczne uzależnienie, proszę Państwa, bo tam są te upływy, czy jak to wykwity, nie inaczej wylewy adrenaliny. Czegoś, co nas kręci w tym życiu. Z gwizdkiem i z humorem. Musi każdy być jak ma trochę talentu i ambicji, czymś zakręcony, podkręcony. A nie tylko nuda, nuda i nuda. To jest wtedy słabe. I ten pies, zaręczam Państwu, że jest pozytywnie uzależniony od pasji, którą ma w dodatku wrodzoną. E, nie dam mu nagrody, tylko go właśnie pogładzę. spokojnie niedobry pies. Zgubasz, nie, nie, nie. Zgubasz, szukaj. Gdyby nie był uzależniony od tej pasji, to by miał mnie w nosie. Wolałby się w stawie wychlupać, bo jest gorąco. Wolałby coś tam innego. No, przewalił te, ojej, przewalił. Zbyt duża prędkość. On pójdzie aż do końca ze swojej pasji. To jest fajne nawet, że, że on teraz nam zniknął z horyzontu, bo on nie uciekł, yy, tylko nie zwietrzył w porę, bo tam kosiarka stoi, możesz najechać tam, że jest kosiarka, że jest tam pan, który kosi. Po prostu przewalił, jak to się mówi, dystans. To co ile wykonanych komend dawałbyś smaczka? Każdy przypadek jest inny. Każdy przypadek jest inny. Moje psy nie dostają żadnych praktycznie nagród, czyli odprawy. Dlatego nienawidzę słowa smaczki. Natomiast to nie jest mój pies, ten nasz, ten W związku z powyższym, no, pod kamerę no, pokazuję Wam, jak to się robi, tak? Raz dam, raz nie dam. A powolutku, tylko samo to po. Tu, poklepanie po klatce, jak pisał yy, yy, Wilski. Tak, zapierdziela tam już. No, zobaczymy. Zrób psa. No, wiatr jest taki nie, niekorzystny dla niego. Dobrze. O, 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 o. Teraz dopiero się zorientował, gdzie dał ciała. Co jest? A, tu jest. A, a widzicie jak wiatr myli o, 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 o dobre to jest, słuchajcie, nie zawsze jest kurde precyzja stuprocentowa tam jest benzyna w tej kosiarce nakręć tą kosiarkę koniecznie yy, materiały ropopochodne powodują zaburzenie yy, zmysłu węchu udało się? udało się tym razem mu dam puść na biegaj przekąpiemy go i nie za każdym razem dostanie tą nagrodę, ale poklepanie. Masaże sympatyczne muszą być za każdym razem. Czy Mateuszu to jest jasne dla ciebie. No ale. On już teraz będzie pracował w tym wieku pies. Rezydent, za samo to, że może popracować, bardzo ładnie, ale... Nie, 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 nie to błąd, to błąd, no ale to, to, to tak bywa. Puść, bardzo ładnie, dobry pies, widzicie? Synchronizowanie, przy łóżku poklepanie, waruj, zostań i bez nagrody. Synchronizowanie głosu. Zawsze tego samego. Dobry pies. Bez euforii. Bez euforii. Dobry pies i bez nagrody. Ślicznie. Siad aport. Ale kochani, tu nad nim się pracowało dłuższy czas. To nie jest tak, że, że to jest młody pieseczek. To ma tu już, pamięta, że to jest pies, co już z 13 miesiąc jest już. Ale to nie z mojej winy, ani z psa. Po prostu właściciele tak zdecydowali i decydują. Ja mu teraz dam, akurat tym razem mu dam na grudkę. Dobry piesek, ale zrobię ten rytualny, rytualny masażyk. Dobry pies, dziękuję. Na przód biegasz. Czy to jest Mateusów, jako ty, jako obserwator, jasne? Tak? Bo jakby coś było, to pytaj, bo. Dla mnie są pewne rzeczy oczywiste, a dla niektórych ludzi to jest czarna magia i abracadabra. No to pojawiały się też pytania obok smaczków o komendę f. Część osób myśli, że to jest jakaś magiczna komenda, która zaklina pieska. Może więcej o tym. Nie jest żadna magiczna, z dawien prodawnych czasów przed 200-300 tysięcy lat wilki na siebie warczały. Matka wilk, ojciec wilk, wychowują swoje wilczaki, dzieciaki, szczeniaki. I tam też obserwują i uczą. I taka komenda. No wraca do mnie, choć nie zbłądził. Pod kamerą go pieprzyłem za darmo. Naprzód biegam, dostał nagrodę. Żeby Państwu pokazać, że nie mówi się tego miękkim głosem. Masz rację że któraś z kobiet napisała pod filmami no tak panie Jacku ale ja nie umiem tak zawarczać zawarczać jak pan bo jestem kobietą można to ominąć można to ominąć eee, trzeba się tylko wesprzeć ewentualnie tym żeby jakoś to zsynchronizować Ja jestem daleki od tych teletaktów i tak dalej ale jeżeli masz głosik taki żeński, taki fajny. No to rzeczywiście, dlatego psa to, to nie jest warg żaden. Ale zrobić mu synchronizację taką, że bierzesz pilot, którego nie mam. A nie, mam jakiegoś. Pies ma to założone. A ten nie ma. To nie go. I mu powiesz żeńskim nawet głosiem. I dasz mu jakiś sygnał. Na początku dźwiękowy albo sygnał nawet ostrzejszy, to w tym momencie on zorientuje się, synchronizują się te rzeczy, że taka komenda oznacza konsekwencje poważne. I potem bez teletaktu powiesz dziewczyno swoim żeńskim głosem, czy kobietom, że to jest fe. To w tym momencie on się zorientuje. O kurczę, ten jej głosik, który tak dziwnie warczy, słabo, to będą konsekwencje. To jest taki fotoradar, jakby na, na ulicy, jakby to nazwać. No, na pewno jest to już ostrzeżenie, że mogą być sankcje dyscyplinarne. No, ja już inaczej Państwu tego nie wytłumaczę. No, bo. To od waszego talentu zależy, czy umiecie. Ja też mam dosyć barwę głosu. Ja nie jestem basem. Ja nie mówię tak, prawda? Drodzy Państwo, bo... ja tak, tak. Mogę umieć. Mogę tak robić, ale naturalny mój głos jest tenorowy. W związku z powyższym nauczyłem się, że muszę do psa zrobić bas baryton, albo bas głęboki. I pies to rozumie. No, trzeba się postarać, zacharczyć po swojemu i to zrobić. Pies to zrozumie. Bardzo ładnie. Noga. Widzicie Państwo, powiedziałem mu spokojnym tonem: Noga. Jakbym przez nas mówił. A pies działa. Ale za to, że przecież jest poniedziałek. W niedzielę nie wyszedł ani razu na chwilę. Bo ja też mam prawo pojechać na sympozjum, na konkurs, na coś tam. Jest napalony jak szczerbaty na suchary. Ale mimo wszystko działa. Choć widzę u niego pobudzenie większe niż normalnie. Działa, panie Mateuszu? Czy nie działa? Stój. Może usiąść. Dam mu tym razem nagrodę za to, że noga potwierdzenie tego, że jest bardzo fajnie. Przecież to jest bardzo fajnie. Ten pies, mogę z nim jechać do każdego największego parku w Warszawie, co są dopuszczalne wypuszczenie z psów. I choć będzie tysiąc psów, noga, stój, to on będzie w mojej. Juryzdykcji. Dam mu za to nagrodę, bo nie wychodził wczoraj. No. Czyli trzeba, reasumując, rozważyć. Nie byłeś w sobotę w niedzielę z psem, a jest młody po szkoleniu, to dawaj mu te nagrody. Potem jak okazuje się, że mu poświęcasz czas, pion poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, to nie za każdym razem już po dwóch miesiącach od ukończenia, ukończenia szkolenia. I nie trzeba chodzić z psem do końca życia, ze smadrgami. Tak jak moja bardzo, bardzo zaprzyjaźniona, ja mówię, słuchaj, już imienia nie powiem. Weź już odejść od tych nagród. Ten pies już jest rok po moim szkoleniu, ale tam. Mama kurde ma swoje, tata ma swoje, każdy ma swoje. I dają rok po szkoleniu, chodzą trzy razy dziennie z psem, który ma komfort. Każdego dnia pies wyjdzie. Nie tak jak u mnie, ten nie wyszedł wczoraj. Śliczni. Naprzód. E, zapraszam. E, każdego dnia wyjdzie. I nadal dostaje nagrody. No dla mnie jest to, kochani, porażka. Ale no cóż. Zawsze każdemu klientowi powiem. Panie Jacku, ale kiedy skończyć z nagrodami? Przecież nie będę na polowanie jeździł z torbą. Wy ma pan rację. Tylko niech pan mi powie, jaką pan ma pracę i ile czasu pan będzie poświęcał psu. Jeżeli pan pojedzie do swojej firmy budowlanej albo jakiejś innej i pan raz na jakiś czas tylko wypuści psa raz w tygodniu no po szkoleniu moim Dawa jeszcze nagrody co najmniej 6-7 miesięcy, żeby ten pies chociaż miał choć malutką, jak byś to nazwał Mateuszu w języku polskim, taką malutką, no takie, takie pocieszenie, no jakby to powiedzieć, tak? Natomiast jeżeli jest tak, że pracujesz z tym psem naprawdę fajnie, lubisz z tym psem wyjść, lubisz i bardzo ci to pasuje, i wychodzisz nawet, nawet dwa razy dziennie. Schodź z nagród. Schodź z nagród powolutku nie od razu jednego dnia. Tylko tak systematycznie powoli Czy to jest jasne? Dobrze, Mateusz kiwa głową, że jest jasne. Proszę Państwa, Dziękujemy za oglądalność. Mam nadzieję, że e sprawa e nagród, smaczków jest wreszcie do żywotnia zakończona. Co dawać, co nie dawać? Obejrzyjcie ten film ze, ze zrozumieniem, a będziecie wiedzieli, e, o co chodzi. I mam nadzieję, że nie będzie już pytań, ale co pan daje? Pff, no co ja daję? Nagrodę. Wiecie, co chciałem powiedzieć? No, Mateusz też się zaśmiał, ja też. Nie, weźcie, obejrzyjcie. nie wracajmy do tych cholernych nagród, bo to chodzi, żeby podejście mieć do psa. żeby on rozmawiał, kiedy jest ta nagroda jest smakowita. Wszystko wyjaśniliśmy w temacie nagród, uważam. Koniec. Jeśli chcecie zobaczyć nas nagrywających materiał w Warszawie z psem na polach mokotowskich, zapraszamy do wsparcia tej inicjatywy na Patronite. Tak jest, proszę Państwa. Bo to tak, bo to trzeba się dostać tu z Szelkowa do pól mokotowskich, potem trzeba tu wrócić. To są przecież koszta yy, wynikające z eksploatacji pojazdu, jak i paliwa. Jak i A jak chcecie, to wam pokażemy. Pozdrawiam wszystkich. Do widzenia.